Cześć. Chodźcie. Zapraszam goszczę dzisiaj u siebie. Nie wiem, czy jest to jakieś wyjątkowe miejsce, ale miejsce na pewno, w którym tworzę. Kim jest Jan Elf? To ja, znam gościa. Gość, na którego patrzę, jak budzę się rano, patrzę w lustro. Zawodowy beatboxer, wokalista. Gość, który utrzymuje się z tworzenia muzyki wokalnej. I nie tylko. W przypadku tego zawodu muszę być mocno swoim nadzorcą, szefem, takim nieugiętym, który powie, co trzeba zrobić tego dnia. Ważne są jakieś takie rutyny dnia, które nam pomagają uporządkować to wszystko. No i przede wszystkim tablica, na której dzięki niej wiem, że w całym maju i czerwcu najważniejsze jest wydarzenie premiery tego filmu, na które was serdecznie zapraszam. Loopstacja. Jest urządzeniem, które pozwala tobie stworzyć z siebie cały zespół. Mamy tutaj 5 ścieżek, na których możemy nadpisywać sygnał audio, który będziemy generować na żywo. Czyli to, co zrobimy, ona powtórzy. Możemy nakładać na siebie partie, które będą do siebie pasować i z tego tworzyć utwór muzyczny, który będzie gdzieś wyrażał to, co macie w głowie. Pierwsze podejście. I just can't get you out of my head. Boy, your love is all I think about. I just can't get you out of my head. Boy, it's more than I dare to think about. Can't get you out of my head. Boy, your love tak. Tylko na końcu nie będzie jeszcze raz tego I just can't. Więc jakby to możesz dobrać jeszcze teraz. Tworzę muzykę do teatru, muzykę własną na swoje koncerty. Gram też jeszcze, żeby kompletnie nie zdziadzieć, to gram jeszcze troszkę solowego beatboxu. Solowy beatbox był dla mnie bardzo fajnym tym takim początkowym etapem, zwłaszcza jak pracowaliśmy jako duet Akus. W momencie, gdy zajmujemy się już loopstacją, jest to tak zajmująca czynność, jakby tyle czasu zajmuje rozplanowanie kompozycji, które tam będziemy na niej wykonywać, że już po prostu ciężko z czasem na inne dziedziny tej sprawy. Staram się jeszcze trzymać formę. Jak mi widać? Pamiętam, że taka moja pierwsza zajawka zaczęła się w gimnazjum, jak w sąsiadującej klasie mieliśmy właśnie takiego ziomeczka, który beatboxował. I ja miałem w klasie też ziomeczka, który beatboxował i zawsze robiliśmy z tego jakieś stopy. I tak sobie próbowaliśmy. W drugiej liceum spotkałem. Poznałem takiego kogoś jak Jerko Beats i Markus Perez. Oni robili taki beatbox solo, robili filmiki na Omegle i to tak zajebiście brzmiało, że po prostu mówię, jak oni robią te wszystkie dźwięki, jak to się dzieje po prostu. Trafiłem na takiego kogoś jak Napom, on był w community beatboxowym i robił takie zajebiste techniki, mogę przeklinać w ogóle, robił takie zajebiste techniki oddechowe i poznałem takie coś jak lip roll, czyli you can't roll like this line. Thank you.
Zacząłem próbować sobie jakieś tam swoje dźwięki, tworzyć jakieś swoje rutynki, ale pamiętam, że tak beatbox solo mi jakoś nie za bardzo wychodził. I był taki dzień, gdzie trafiłem raz na taki filmik jak kompilacja najlepszych dropów GBB 2017, kategoria Loopstation. I nagle pojawił się taki gość jak Saro. Mówię, co to jest za koleś w ogóle? I przewijałem ten moment z 10 razy i w końcu powiedziałem sobie, nie, muszę zobaczyć całą tą bitwę, jak to wyglądało od początku do końca, bo tam na tym filmiku był tylko ten drop, a ja chciałem zobaczyć, jak to powstaje od początku do końca. Rzuciłem pracę, pojechałem do Anglii, uzbierałem sobie na Loopstację i pamiętam, że pierwszy dzień, jak ją kupiłem, mówię, kurczę, ej, to nie jest takie proste, jak się wydawało tam na tym filmiku. Myślałem, że już sobie układałem w głowie takie rutynki, co ja zrobię, bla, 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 ale się okazało, że to nie jest takie proste i pierwszy kawałek udało zrobić mi się po roku, grudzień 2019, byłem w Irlandii i zobaczyłem na Facebooku, że jest takie wydarzenie jak Christmas Beatbox Battle. Stwierdziłem sobie, kurde, muszę wziąć w nich udział i pokazać swoje kawałki. I wtedy też poznałem całe community beatboxowe. Byłem na warsztatach u Jana Elfa, pamiętam wtedy właśnie. I te zawody właśnie udało mi się wygrać. Rok później chciałem wziąć udział w zawodach najbardziej też prestiżowych w Polsce, czyli Polska Bitwa Beatboxowa. I w roku 2021 udało mi się wygrać Polską Bitwę Beatboxową w kategorii Loopstacja. No i tak to mniej więcej wyglądało od początku do końca, od roku 2017 do dzisiaj, czyli do roku 2022. Zawsze interesowało mnie to i zawsze zwracam uwagę na to, jak powstaje muzyka i jakie są momenty w muzyce, które brzmią, dlaczego one brzmią tak, jak brzmią i dlaczego budzą takie emocje, jakie budzą. I wtedy właśnie jak zacząłem robić muzykę na Loopstacji, to skumałem, jak to wszystko powstaje. Trzeba by było zrobić takie efekty, jakie powstają w piosenkach, tylko że na Loopstacji i swoim głosem. Tworzenie beatboxu i ogólnie beatbox tak wpłynął na moją twórczość, że przerzuciłem się na takie produkowanie muzyki w profesjonalnym programie i to właśnie mi dał beatbox. And my part is together with songs 3, 2, 1, 8. Oni są mistrzami w tym, co robią, więc warto uczyć się po prostu od najlepszych. I tak naprawdę chciałem poznać też ich po prostu techniki, jak oni widzą beatbox i w jaki sposób mogę się nauczyć więcej niż umiem aktualnie.
Na warsztatach skupiam się najbardziej na tag-teamie. Chciałbym znaleźć partnera, z którym mógłbym grać wspólnie i zdobywać jakieś osiągnięcia, bądź ewentualnie cieszyć się muzyką. No wiadomo, są mistrzami aktualnie świata, więc gdzieś tam podziwiam za tą całą drogę, którą przebyli, żeby to osiągnąć. Dużo naprawdę można się od nich nauczyć i naprawdę szanuję. Najbardziej podziwiam Rogue za ich indywidualne style, River i Collapse. To są dwie naprawdę niesamowite jednostki, które potrafiły się połączyć w wyjątkowy sposób i stworzyć wyjątkowy styl na scenie. Najbardziej na tych warsztatach chciałbym się nauczyć dojścia głębiej do swojego stylu i nauczyłem się być jeszcze lepszym beatboxerem. Zniżenia na twarz, że właśnie tak podchodzisz i wiesz tak. O tak najlepiej. Tak jest. Hello Collapse. Jeszcze raz. Witam was serdecznie, jesteśmy teraz w Gdańsku, jesteśmy pod pubem 107 i co miesiąc jest tutaj organizowane takie spotkanie dla naszych beatboxowych przyjaciół. Jest to beatbox hip-hop jam, jest tutaj fajna zajawa, jest freestyle hip-hopowy, jest freestyle beatboxowy i jest dobra zabawa i o to w tym wszystkim chodzi. Dzień dobry proszę państwa, dzisiaj jest hip-hop jam 3 City 107, Julia Pacholska i Quentin. Freestyle. Co myślisz to freestyle? Beatbox to w sumie też jest freestyle w większości. Tylko jak się znajduje te freestyle, to potem się je tak doszlifowuje, żeby były fajne bity. A co cię jara w beatboxie najbardziej? Brzmienie, jak coś fajnie brzmi. I generalnie to, że można się do tego bujać, że ktoś robi coś mordą i do tego się buja. Że na mikrofonie to brzmi potężnie, nie? Że robi się... I podłoga się trzęsie. Jak były mistrzostwa w Gdańsku, te co Janek organizował, to jak się zrobiło lip roll albo jakiegoś takiego... To stink spadał z sufitu, nie? Białe włosy potem wszyscy mieliśmy, trzeba było je myć. I to było aż tak potężne, że roznosiło budynek, no. Co opowiadamy? Opowiadamy o hip-hop jam 3 City. Jesteśmy właśnie tutaj pod 107, więc odpowiemy na pytanie i tego jestem naprawdę pewien. A, co my tu robimy? Do widzenia. A. Pytanie jest, co my tu robimy już od roku. Od roku mamy tutaj bardzo wiele pokus. Przychodzimy se co miesiąc i schodzimy tam pod pokład. I każdemu mówimy, weź jeszcze tu zostań, bo mic jest do wzięcia, możesz ty ponawijać. Nie odwrócisz się, a minie już godzina. No i taki mamy vibe dobry, wymieniamy się. Tutaj freestyle, tutaj beatbox, ogólnie to jest jam.
tak się to próba opowiedzenia na freestyle'u, a teraz co? Teraz nagrywaj. Jak to się zaczęło? Gdzie jesteśmy? Jest z nami Kiedro, się pojawił fajnie, bo o, to właśnie inicjator imprezy. Pierwszej edycji. Ale bez nich to by nie miało egzystencji. Sprawa zaczęła się od tego, żeby spotkać się w jakimś miejscu. Kiedro zaproponował 107, tak. Pokazał enklawę, żeby się spotkać, ponawijać, porapować, pobeatboxować. Na pierwszej edycji chyba byłem tutaj jako ten dostawca rytmu i muzyki, tak mi się przynajmniej wydaje. I potem doszliśmy do wniosku, że trzeba jakoś podokompletowywać sprzęt. Na chwilę obecną mamy podpięte 2 loopstacje, mamy 7 mic'ów, więc zapraszamy każdego, kto chce wymienić energię razem z nami. Mamy ludzi, którzy się pojawiają, dla których to też jest ekstra miejsce do tego, żeby przełamać się trochę z mikrofonem, z ludźmi, z wystąpieniem. Szerzyć zajawkę. Na przykład. Tak, bawić się dobrze. W zasadzie do realizowania naszych pasji nie potrzebowalibyśmy nawet głośnika, nie? Ale co tu robimy? Po co ten event? Po co ten rap, jak nawijał? Możemy na przykład opowiedzieć tutaj historię. Historia była jedna taka, patrz jak lata, że był koleś i spotkał drugiego chłopaka, trzeciego też. I nagle wszystko to tutaj wyszło. Jeden freestyle'ował, drugi, trzeci robił beatbox. To właśnie tak, no i to była ta sztuka. Nagle powstała beatboxowa freestyle'owa grupa. Nikt nie szukał i nikt nie oszukał tam i wciąż. Kiedy na wiki to żaden song. Dlaczego tu jesteśmy po raz 12? To jest kilka powodów. Pierwszy. Tu jest jeden powód, tu jest drugi powód, tu jest trzeci powód, tu jest czwarty powód. Tam jest ja jestem piątym powodem, a dziesiąty, reszta powodów jest tutaj. Czyli generalnie chodzi o to, że nam się chce wkładać w tę energię. Tak. I tym ludziom, co przychodzą, też się chce i potem się wszystkim chce i raz w miesiącu po prostu chce się bawić dobrze. No toż to, dlatego zapraszamy do 107 na Hip Hop Jam! Hip Hop Jam! Jam Hip Hop! Jam Hip Hop! Hip Hop Jam! Mam jam! Dziękuję. Nasz duet, z którym będziemy występować, nazywa się Wędkarze. Jesteśmy przygotowani na kolejne zawody. W sensie może jeszcze nie przygotowani, a jesteśmy w trakcie przygotowań na kolejne zawody. Po jednym spotkaniu jesteśmy przygotowani. Jesteśmy już na pierwszym miejscu mentalnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie teraz to wymyśliliśmy. Od razu z głowy. Łeb jak sklep. Mistrzostwa Polski w beatboxie nie są gotowe na to, co ja z moim kolegą Szymonem zrobimy. Try, swój, ein beatbox. Let's go! PBB, jesteście gotowi? Cześć, nazywam się Patryk TikTak Matela i jestem organizatorem Polish Beatbox Battle. W tej chwili 2022, ale tak naprawdę od zawsze. Człowiek bez którego, bez którego tej bitwy by nie było, zróbcie hałas dla TikTaka! Kiedy organizowałem pierwsze Mistrzostwa Polski w 2004 roku, doszło do tego w ten sposób, że Art of Beatbox, z którym robiłem wtedy wywiad dla czasopisma hiphop.pl, polecił mnie swojemu znajomemu Bilołowi, który w 2003 zrobił pierwsze Mistrzostwa Niemiec. I tak ruszyła nasza wspaniała wspólna historia. Zaprosiliśmy Biloła do Polski, wziął udział w jury naszej bitwy w 2004 roku i przez parę następnych lat robiliśmy tę bitwę wspólnie z organizacją WBW, czyli Wielka Bitwa Warszawska, która zrzeszała freestyle'owców, dlatego to był Beatbox Battle, później był Freestyle Battle, później były to sytuacje łączone i od paru lat robimy to zupełnie niezależnie jako Polish Beatbox Battle. Mieliśmy tylko jedną przerwę w czasach COVID-u w 2020 roku, kiedy bitwa się nie odbyła ze względów na obostrzenia, a poza tym regularnie co roku odbywają się polskie mistrzostwa beatboxowe, które w tym roku osiągnęły już swoją 18. edycję.
Manoj? Manoj? Musisz poprawić, stary, musisz poprawić. Lecisz, lecisz. Lecimy beatbox! 3, 2, 1, beatbox! Pierwsze bitwy beatboxowe były trochę inne niż bitwy teraz. Przede wszystkim środowisko hip-hopowe było bardzo skupione na rywalizacji. Bitwy często miały taki charakter wręcz osobistych potyczek, czyli ktoś mógł się obrazić, jeśli przegrał, ktoś mógł, nie wiem, wykazywać jakieś agresywne zachowania. Nigdy nie było żadnych bitek tak naprawdę na bitwach beatboxowych, natomiast rzeczywiście było parę takich sytuacji, że ktoś tam się poczuł osobiście dotknięty wynikiem bitwy, czy jakimiś takimi rzeczami. W tej chwili od paru lat takie sytuacje ani razu nie miały miejsca. Chodzi, nawet jeśli ktoś przegrywa, to i tak uściskuje swojego ziomka, z którym właśnie przegrał bitwę, bo wie, że w następnej edycji to on może go pokonać i nie ma tutaj żadnego problemu. Dążymy do tego, żeby po prostu wspólnie się rozwijać w tym beatboxie. Sam poziom poprawił się beatboxerów, to znaczy już nie ma takich beatboxerów, którzy tam dopiero co zaczęli beatboxować i zgłaszają się do bitwy, tylko raczej mamy już tutaj taką pół czy w pełni profesjonalną ligę beatboxerów, którzy naprawdę z roku na rok poprawiają swój poziom i powodują, że te bitwy są coraz ciekawsze. To, że polska społeczność beatboxowa też bywa na bitwach typu Grand Beatbox Battle, na Mistrzostwach Świata, na różnych mniejszych bitwach, na Baltic Coast Beatbox Battle i na wielu, wielu innych bitwach beatboxowych, również Polacy na emigracji szczególnie startują w bitwach, na przykład w UK Championships czy w jakichś tam austriackich zdarzały się pojedyncze występy Polaków i to jest bardzo fajne, bo możemy nauczyć się, zobaczyć co jest gdzieś indziej, zobaczyć jak tam ludzie reagują, jak tam na przykład szczególnie na bitwach beatboxowych międzynarodowych Francuzi na przykład reagują, czy Anglicy, jak reagują na swoich, jak ich kibicują, jak ich dopingują. Te zachowania zaczynają przejmować również polscy kibice beatboxowi, polscy beatboxerzy i to bardzo widać i słychać na bitwach, słychać te wsparcie, słychać ten szał pod sceną. To jest naprawdę przyjemna sprawa. Witam, nazywam się Jędrek, mój pseudonim artystyczny to jest Jędrula. Beatboxuję od 4 lat czynnie, a w sumie zaczynałem tak pluć buzią od małego.
No i teraz już jestem na swoich drugich mistrzostwach. Przyznam szczerze, że beatbox to była jedna z moich ostatnich pasji muzycznych. Od zawsze interesowałem się muzyką. Głównie grom na instrumentach. Zauważyłem, że beatbox to jest jedno z chyba z najlepszych takich instrumentów, które mogę zabrać w każde miejsce na świecie. I to właśnie o to mi chodziło, żebym mógł tak muzykę przynosić wszędzie. Bez limitu, czy mam, nie wiem, nagłośnienie, czy mam instrument. Po prostu instrumentem jest mój głos i to, co potrafię, więc to się liczy najbardziej dla mnie. Zmienił mnie dosyć mocno, jeśli chodzi o moje życie codzienne, jak i też jeśli chodzi o bycie artystą. Przede wszystkim w ten sposób, że beatbox jest czymś takim nietypowym. Jak zacząłem w ogóle beatboxować, to dziwiłem się w ogóle, jak mam konstruować poszczególne rzeczy i tak dalej. I to poszerzyło moje horyzonty, dzięki czemu jestem bardziej otwarty na nowe rzeczy, ale także dzięki beatboxowi tak naprawdę w codzienności muzyka cały czas w jakiś sposób mnie definiuje. Pozwala mi dzielić się w jakimś stopniu szczęściem też. I tak naprawdę dzisiaj nie wyobrażam sobie dnia, w którym nie beatboxuję sobie. W szczególności, kiedy się myję, ja po prostu jestem w wannie i po prostu ładuję wtedy najlepsze sety tak naprawdę. Jestem general managerem z Swiss Beatbox, czyli największej platformy beatboxowej na świecie. My skupiamy się na beatboxie. Nie skupiamy się, kto skąd pochodzi. Najważniejszy jest beatbox. Moje powiązanie ze Swiss Beatbox zaczęło się dość zabawnie, ponieważ zaczęło się od Darniego. Darniego poznałam na European Vocal Camp, na którym byłam uczniem, uczennicą. Wspomniał mi o tym, że robię pierwszy raz kempa w Krakowie. To będzie mega duży event, mega takie pierwsze coś, nic takiego wcześniej nie było. I zaoferowałam mu swoją pomoc jako wolontariusza wtedy. Tam, prócz mojej pracy wolontariuszowej, którą tam wykonywałam, miałam okazję poznać właśnie cały team Swiss Beatbox. Doszliśmy do porozumienia, że
możemy podjąć współpracę po prostu już na jakby innych warunkach. Zostałam wprowadzona do zespołu Swiss Beatbox na początku jako event manager, a teraz stopniowo udało mi się wspiąć na szczebel GM-a, czyli general managera, i zarządzam procesami w całej firmie. Ayo, GBB! Ja odniosłam osobiście takie wrażenie podczas GBB21. Nie zapomnę nigdy, kiedy otworzyły się drzwi. Nie zapomnę tego. Ja w tym momencie mam ciarki i to był moment, który widziałam w slow motion. Jak ludzie biegali głodni beatboxu, głodni energii, głodni bycia po prostu razem. To też był okres oczywiście popandemiczny. I my pomyśleliśmy, chcemy dać to ludziom, ludzie są tak wygłodniani, ludzie chcą tego, ludzie czekali na to. I my też na to czekaliśmy. Wydaje mi się, że social media powodują to, że jesteśmy... jest coraz łatwiej dotrzeć do nowej widowni. Dlatego ten beatbox jest coraz bardziej wiralowy. Jest taki, że ludzie nie traktują tylko tego jako, zacytuję, nie wiem, czy będziesz mogła to użyć, ale zacytuję, pierdzenia ustami, tylko ludzie coraz bardziej traktują to jako formę wyrażenia siebie artystycznego. Dochodzimy do takiego punktu, gdzie beatbox i beatboxerzy tworzą swoją muzykę niezależnie, bez producentów, sami tworzą od A do Z. I to jest piękne. I wydaje mi się, że wchodzimy po prostu na zupełnie inny poziom i świadomość. Traktowane jest to jako nisza, ponieważ nie jest w mainstreamie. To nie jest forma artystyczna akceptowana przez większość ludzi, dlatego nazywa się ją niszą. Natomiast chciałam, żebyśmy spojrzeli na to zupełnie inaczej. Nisza jest dużo bardziej mocarna i silna niż mainstream. Your 2021 Solo champion for the Grand Beatbox Battle World League. Give it up for Collapse! So it was really surprising that our path only cross if we go to the finals and only if we win all our battles, of course. And that's what happened. So he won the first semifinal against Footbox, and then I had to win against Inertia. And when I got the result, I won. The first thing I do is we go at the backstage
And we see each other and we start running. I was looking for him. I was like, yo. I need to hug him, you know? Yeah. My first thought was like, yo, we're in the finals. It's incredible. But after I do think battle-wise also, I took a look at my notes. I was like, okay, what do I have left? And then yeah, I saw him backstage and we were like, it's indescribable. Like, I remember it all my life. Yeah, it felt like a movie, basically. Voices. Prime switch. BT is coming and you want some money heat. I don't feel like I lost, honestly. Well, of course, he won as the GBB champion, but it's not the same. This final was really special because we've been waiting for a French final at GBB like for 11 years now that GBB exists. And we did it, so it's incredible. I don't know if you felt the same, but I did it, of course, for me, for the battle, for pushing my boundaries, but I also did it for all the French community. Yeah, yeah. It was really important for us to do this final for the first beatboxers that participated at GBB. I thought about all of this and I was like, yo, we did it, and yeah, that's insane. Before I leave you dry. I was a really, really shy person when I was younger. Like, for me, it was really hard to just talk in public or stuff like this. I was always shaking and, yeah, I had big problems of self-confidence. And going to events, performing on stage, allowed me to develop a new side of myself that I really didn't know, which was a side more confident that had a lot of things to say and in another way, and that was really interesting to me. It's been a part of my life since 10 years and it's been a part of during a really important step, which is the teenage years now. Yeah, it's kind of indescribable to be a beatboxer and to live the full experience of being a beatboxer. I think it's really hard to put into words because it's really emotional for me, honestly, but yeah, it changed my life forever, and I'm so grateful to be able to express like this. What I feel on stage is something really important for me that I get nowhere else, and yeah, it's really particular. So yeah, it changed my life for sure. Czy wie pani, czym jest beatbox? Coś z muzyką związane? Jakieś takie głośne rytmy wbijane na czymś? Nie, ustami. To jest związane z jakby raperstwem, z muzyką, to idzie jakby z gardła. Takie bity się robi. Nie mam zielonego pojęcia, nic nie przychodzi mi do głowy. No, myślę, że jest to wydawanie różnych dźwięków ustami, które mają przypominać bit muzyczny. No jak sama nazwa, no, beatbox. Beatbox. Muzyka?
Czy coś tam świta jednak? No, bardziej mi tam to pasuje do tych, ale tak to nie wiem. Beatbox? No to jest związane z chyba jakimś wytwarzaniem dźwięków ustami przy mikrofonie. Znaczy, myślę, że jest popularne w pewnych kręgach, choć ja uwielbiam beatbox, znaczy lubię. Chociaż nie słucham na co dzień, ale podoba mi się.